Hej wam, to ja, Tymery. No i witajcie w kolejnym odcinku z serii Okiem Kolekcjonera. Dziś omówimy sobie tutaj tego prześlicznego pana, którym jest Balinow Castle na moldzie Showjumper. Ale pierw standardowo opowiemy sobie troszeczkę o samym moldzie. Mold, tak jak wspomniałam przed chwilą, nazywa się Showjumper albo też Showjumping Warmblood. I został wprowadzony w 2004 roku, więc troszeczkę lat już ma, prawda? Został, że tak powiem, inspirowany prawdziwym koniem rasy Selle François, nie wiem jak to się czyta, który miał na imię Balubec du Rouet. Też nie wiem jak to się czyta. A został wyrzeźbiony przez Susan Carlton Sefton. Ciężkie nazwiska. Jeśli chodzi o Balino, to jest on w wersji z grzywą, gdyż akurat jego są dwie wersje tego modelu. Właśnie taką, którą teraz widzicie. I jest jeszcze z grzywą zaplecioną i zaplecionym ogonem, która mi się totalnie nie podoba. Ten, jak dla mnie, jest po prostu świetny. I tak. Balino, dokładnie jego nazwa to Balino Castle RM, jest modelem Celebration, tak powiem. To jest Celebration model, czyli taki, który jest dodawany za darmo do biletu bodajże 3-dniowego na Breyer Fest. Jest to on z Breyer Festu 2020. A tutaj nawet taki podpis na brzuszku. I tak, i jest on także limitowany do 900,5 tysiąca sztuk. Jak widać, jest on taki jasnogniady, ogólnie bardzo, bardzo dynamiczny. Jak dla mnie, też jeden z lepszych modeli Breyera. Ja go w sumie wcześniej oprócz niego nie miałam na żywo, nie widziałam go nigdy nawet. Ale odkąd przyszedł, to po prostu się zakochałam i wiedziałam, że on u mnie zostanie. Jest naprawdę świetny. Maść w sumie tak średnio bym powiedziała. Nie jest jakaś super świetnie wykonana. O wiele bardziej mi się podoba ideal, ten taki siwek. Mongamin to jest taki też fajny srokacz. Oraz Apollo, który jest akurat glossy. Ale no, ten też nie jest zły. Jeszcze nie wiem, czy zostanie u mnie w tej maści, czy może będę go malować, ale podejrzewam, że będę go malować, jeśli nie znajdę jakiegoś bodziaka na tym moldzie, bo jest naprawdę ładny. Tylko tyle powiem. I tak, cóż mogę jeszcze o nim powiedzieć? Jest to model naprawdę spory, należy do raczej tych większych brejerów, jeśli chodzi o to. Ma podstawkę. Akurat ten ma przeźroczystą. I to jest spoko, bo na przykład jak ktoś chce robić zdjęcia, to wiadomo, łatwiej ją ukryć albo w ogóle usunąć później ze zdjęcia. Ogólnie cieniowanie ma bardzo ładne. Zamawiałam go akurat z zagranicy. Zamawiałam 3 sztuki. Ma jedną taką tutaj odmiankę na nóżce i takie fajne kopytko. I no akurat na szczęście dwa były w stanie idealnym, a ten jeden no jest minimalnie pokiereszowany, że tak powiem, i ma trochę wad fabrycznych. Na przykład tutaj na nóżce, ogólnie u nich się bardzo często zdarzają wady fabryczne w malowaniu. Tutaj na nóżce ma taki odprysk. To akurat wada fabryczna. Tutaj na zadzie też ma takie wady fabryczne, normalnie je widać. Co tutaj jeszcze jest takiego? Na pysku z tej strony jest coś takiego, ale to nie wiem, co to jest. Czy to jest wada fabryczna, czy to jest po prostu odprysk? Tutaj ma coś takiego właśnie, tu. Więc no niestety idealny to on nie jest. Absolutnie nie jest. Ja go sobie zostawiłam, bo naprawdę bardzo mi się spodobał.
I tak, w Polsce jest on warty około 300-330 zł. No a za granicą nowego w pudełku można kupić już za 25 dolarów. Czyli za 80 jakoś złotych. 80? No około 80 zł, więc tak. Tak, takie są różnice niestety cenowe tutaj, ale no cóż poradzić. Tak czy siak, model jest, tak jak mówiłam, bardzo dynamiczny. Świetne, mimo wszystko ma szczegóły. Widzicie tutaj żebra zaznaczone i mięśnie, i na pysku tutaj nawet, więc to jest super. Według mnie ma bardzo ładnie wyrzeźbioną grzywę oraz ogon. No i świetnie też się prezentuje na zdjęciach, bo nieraz widziałam zdjęcia z nim i po prostu wow, cudo. Tak, ale no. Jeśli chodzi o podstawkę, to jest jak najbardziej stabilny, bo niektórzy się boją, że ojej, z podstawką to będzie się przewracać. Właśnie, że nie. Przewraca się dużo, dużo mniej niż inne modele. Jest naprawdę mega stabilny, bo ta podstawka jest taka dość długa, w sumie, czekajcie, dość długa i szeroka, przez co jest dobrze rozłożony tutaj, że tak powiem, jego no, ciężar. No i tak, ogólnie, co jeszcze mogę powiedzieć o nim? No wiadomo, jak jest na tej podstawce, to troszeczkę się chwieje sam model, nie? O, tutaj widzicie, tak, taka galareta. Ale jeśli chodzi o to, to jest stabilny. Cóż jeszcze mogę rzec? W sumie nie mam zielonego pojęcia, co bym mogła powiedzieć. Więc chyba na tym skończę. Sama nie wiem, serio. Teraz tak na niego patrzę i w sumie niby nie ma nic do mówienia. No nie, no, ma gwiazdkę na czole, ma zaznaczone źrenice na oczach, ale na przykład włosy w uszach już nie. Fajnie się prezentuje od tej strony, podoba mi się. tak. No i w sumie to chyba by było na tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania szczególne o nim, no to śmiało do mnie pisać. Ja wam odpowiem oczywiście na nie. No a tymczasem dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!